Już wiecie, co z tym będzie. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo ciepło i z bardzo pozytywnym nastawieniem w kolejnym teście otworzeniu. Ja naprawdę szaleję w tym miesiącu. Naprawdę. Ale nie robię tego bez powodu. Nie robię tego bez powodu. Otworzymy sobie coś, co udało mi się, powiedzmy, załatwić w okazyjnej cenie. Nie podałem Wam w poprzednim filmie ceny za Fantasy Zone, za ile dałem. Mniej więcej tam prawie 50 zł. Uważam, że to nie jest zła cena, bo są bardziej wymęczające portfele aukcje. Tylko zazwyczaj się tego nie mówi i mówi się: a, to dobra cena, nie? Tam 500 zł za grę. Tam nową. Nie przeszkadza. Nie, no wiadomo, wszystko dla zdrowego rozsądku, nie? Człowiek i tak kupuje. I tak się nazbiera tych pieniędzy. Ale zależy, co się kupuje, bo to wszystko też o to chodzi, nie? Wiecie, jedni mogą kupować sobie tanio na targu, na jarmarku, na tak zwanych, w Wielkiej Brytanii nazywają się karbuty. Ci, co mogą, to mogą. I szanuję, że za takie ceny potrafi się kupić fajny sprzęt. Tutaj na przykład nawiązuję albo do punku, albo do retrosektora. Bo tam to naprawdę w dobrych cenach szukacie. No tu niestety nie ma tak kolorowo. Być może tam, gdzie na przykład byłem za granicą, we Francji, też mogą się okazać być ceny fajne, ale w dużej mierze są to gry w języku francuskim. Trochę rozumiem, trochę nie, ale wolałbym jednak po angielsku, nie? To wiadomo, że każdy będzie wiedział, o co tak naprawdę chodzi. W dzisiejszym filmie zobaczycie... No wiecie, już przestałem robić niespodzianki typu kilka lat temu, bo i tak był tytuł pokazany w nazwie filmu. Więc dzisiaj nie będzie inaczej. I szukałem jak najlepszym stanie, chociaż ten stan nie będzie taki hiper najlepszy, ale można powiedzieć, że oczko niżej, ale takim dalej jest bardzo zadowalającym. Widziałem jedną ofertę za niecałe, tu niestety powiem 100 zł, bo udało mi się kupić to. Nie wiem, czy będzie widać. Colin McRae dwójka. A tak w zasadzie 2.0 się nazywa. Nie? Na PlayStation z roku 2000. Tak jest. Ostatni Colin i drugi na tą konsolkę. Tak? Z całą piękną zawartością. Dałem troszeczkę powyżej 100 zł. Ja wiem, że znajdą się takie oferty, gdzie tak naprawdę na takich pchlich targach kupi się za mniej. To pytajcie się, dlaczego takie ceny tu są? Dlaczego? No właśnie. Dlaczego? Dlatego. W stanie bardzo fajnym. Mogę Wam pokazać. Wiem, trochę anegdotuję do tego. Anegdotkę troszeczkę podsyłam Wam do przemyślenia, no ale wiecie, czasami się dzikie komentarze pojawiają, takie co na to poradzę, że mieszkam tu, gdzie mieszkam, nie? Ale spoko, wisi mi to, bo ja za to zapłaciłem i nie uważam, żeby to były pieniądze wywalone w błoto. Na pewno nie. Pewnie inny egzemplarz gry, który mógłbym kupić za niecałe 100 zł, był w gorszym stanie, no to bym gorzej trafił. Katalog Codemasters, Nothing Gets Closer, czyli nic nie będzie bliżej, albo nic nie będzie lepsze od tego, co Wam zademonstrujemy, czyli Prince Nasem Boxing na PlayStation, gra o boksie, Downhill Mountain Biking, No Fear, tak? Widać, No Fear. Co tu jeszcze mamy z tych reklam? Zaraz zobaczymy sobie grę w akcji. Music 2000.
mikromaniacy, jakieś takie dziwne biegane wyścigi, coś a la Sonic R. World, nigdy nie umiem tego wypowiedzieć. World Championship Soccer. Snooker, przepraszam. Soccer. LMA Manager i Manager Liga. Brzmi prawie jak po polsku. A Manager de Liga. Manager de Liga. World Touring Cards. Też może fajna ścigałka. W sumie to chyba nie od Codemasters, tylko wydany przez Codemasters. I oczywiście gra, którą nam prezentuje. W stanie już wam mówię. Taki nadruk. Tak. I taki stan płytki. O. Ładnie to wygląda, zaraz sprawdzimy sobie szaraka pod tym kątem. Bardzo mnie ciekawi, jak będzie śmigać tam gra. I instrukcja. W ładnym kolorze, bardzo przyjaznym i wszystko ładnie opisane. Trochę źle pokazuje, ale mniej więcej o. Kolorowa instrukcja. To zauważyłem już od dawna, że kurczę, te gry, które wychodzą na Wielką Brytanię, one mają kolorowe te instrukcje przeważnie, przynajmniej takie. Co prawda może zdjęcia nie są kolorowe, ale same strony nie są czarno-białe do końca, nie? O to mi chodzi. I no jest ciekawie. I tutaj jeszcze w środku znalazła się taka ankieta do wypełnienia, do wysłania w Warwickshire, w którymś hrabstwie Wielkiej Brytanii, w sumie nie wiem do końca jakim, Lymington Spa. Ciekawie. I taki oto formularz. Jaka płeć? Imię, nazwisko, adres. Ile masz lat? Data kupienia gry. Jak oceniasz naszą grę? Co spowodowało, że ta gra jest lepsza? Skąd się dowiedziałeś o tej grze? I tak dalej, i tak dalej. I jakie masz systemy na koniec? A tutaj będzie bardzo ciekawa rzecz do zbadania, ponieważ tu jest nawet, słuchajcie, taki legendarny system jak Sega Saturn. Nie wiem, czy będzie widać. O. Sega Saturn, co ciekawe. Więc no, to tyle. Jeżeli chodzi o tą grę, cenę już wam wcześniej podałem, no to wystarczy ją sobie uruchomić na szaraczku i zobaczymy dokładnie, jak ona się będzie prezentować. Jeszcze raz, wszelakie informacje wam pokażę z tyłu. Tak to wygląda. Widzicie lampę. Bez niej, wiecie, chcecie zobaczyć, jak bez niej byłoby? Jeżeli chodzi o oświetlenie, to zobaczcie taki trik. Już wam pokazuję. Tam, 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 tam. Uwaga. Tak by było. Ale klimat. Klimat jest. Ale nie przedłużajmy. Uruchamiamy. Ja jestem powalony, nie? Wszystko już jest podłączone do telewizora. Cały osprzęt, tak jak widzicie, z białą kartą pamięci i z bardzo fajnym padzikiem, który rozpocznie z nami przygodę. Ale najpierw musimy posłuchać tego. I welcome back, albo herzlich willkommen. Dobrze. Zaczniemy sobie od razu tylko uruchomienie całej gry. Tutaj na tej białej karcie pamięci sprowadzonej z Japonii. Z japońska karta pamięci. Zresztą na ten temat chyba jakiś tam film nagrałem, już nie wnikając w szczegóły. Uruchamiamy sobie oto tego Colina drugiego. Świętej pamięci niestety. I zobaczymy,
jak ta gra się prezentuje na wymagania wszystkich tych, którzy kurna nie lubią 30 klatek na sekundę i dla niektórych paskudnej grafiki. Mi to wisi. Mi to wisi i przy takim telewizorze, co prawda jeżeli nie jest dokuczający tryb odświeżania, to wtedy da się grać. Ale myślę, że poradzimy sobie z tym tematem. Okej. Okay. Legendarne już intro do Codemasters, Pure Gameplay, czyli soczysta rozgrywka, bądź inna zajebista. Intro pokazuje, że pierwsze PlayStation to jednak była dobra maszynka i dalej jest. Ale muza. I tutaj mały dla ciebie ukłon, Mannheim, ponieważ ty mi często piszesz bez przerwy, bez opamiętania się o Szaraczku i o PS2. Dwie zajebiste konsole. Mające swoje wady, ale i tak dalej wysoko na tej liście. Także to intro myślę, że was zachęci do zapoznania się z tą grą. Co prawda może ona tak dokładnie jak na tym intrze nie wygląda na playu. No bardziej obstawiam, że tak wersja na peceta wygląda. Ale co tam? Można pomarzyć, nie? W niczym nie przeszkadza. Tak jest. Colin McRaely 2.0, który także chwilę potem wyszedł na Game Boya Advance'a i możecie się zapoznać z tym oto produktem w tym filmie, który pokażę teraz na karcie, bo też jest taka wersja na GBA. Dobra, założymy sobie konto w tej chwili. Oczywiście, że język angielski, bo tylko taki najlepiej rozumiem. Co ciekawe. I bardzo sprytne menu, które jest całkiem podobne tak jak w wersji na Game Boya Advance'a, też jest bardzo podobna. Tutaj na razie będzie mono, bo telewizorek ma raczej mono niż stereo. Zapisujemy, tak. Przynajmniej na razie sprawdza, czy jest w ogóle jakikolwiek dostęp do tej karty. No dobra. Okej, okay, bieg w górę, w dół. Zmiana kamery. Nic trudnego. To nie są trudne rzeczy. Dobra, wiecie co? Na razie weźmy sobie tryb rally. Może na razie pojedynczy odcinek. Nazwę się mikrofonem. Zobaczmy, Ford Focus. Najlepiej byłoby, gdyby to był samochód, który ma zrównoważone statystyki, ale nie widzę specjalnie, żeby miał. A i inne kraje są zablokowane. Także na razie trzeba będzie po prostu grać w trybie Mistrzostw Świata, żeby sobie dokładnie zobaczyć. Okej. Okay. Mamy Finlandię. Information. Aha, to jest informacja. 80% żwiru, 80% błoto. Coś takiego, nie? Możemy sobie samochód ustawić według naszych potrzeb, ale na razie tego nie będę robił. Nie ma sensu naprawiać samochodu, bo jeszcze nie zaczęliśmy jazdy. I do niej przystępujemy. Zobaczymy sobie. Mam nadzieję, że wam odświeżanie obrazu z kineskopa nie rozwali wam gałek ocznych. Mam nadzieję, że wytrzymacie tą próbę. Dobra, jedziemy. Sobie przestawię na analoga. No, przyznam się, że wiedząc to, czym PlayStation potrafi operować, to naprawdę gra wygląda zajebiście.
genialnie ta gra wygląda. Zwłaszcza bardzo mi się podoba z tyłu tylna szyba. Z tyłu tylna szyba. Tylna szyba i jej odbicie. Wygląda jak ten samochód miałby takie bardzo przejrzyste wnętrze, nie? Ma się wrażenie. Nie, że tylko taka, wiecie, podła, dziwna, nie wiem, tekstura, tylko taka naprawdę jakby dawała odbicie, że jest coś w środku w tym samochodzie, że są siedzenia i tak i inne obicia. Na razie idzie mi nawet dobrze, bo powiem wam, że tym samochodem się fajnie steruje, ale naprawdę gra zajebiście śmiga i jest bardzo płynna rozgrywka. Wolę płynne 30 klatek niż skaczące 60, nie? Tak by było najlepiej. Oczywiście 60 klatek, wiadomo, że w zasadzie to jest taka, no, jedna z najwyższych komfortowo płynności, no ale jeżeli mamy 30 płynnych klatek, no to możemy grać, a nie pitolić. Otoczenie wygląda fajnie. Mi się wydaje, że chyba tak samo jak w pierwszej części się doczytywało. Dosyć w miarę blisko, ale i tak sobie daje radę ta graficzka. Instrukcje są czytelne. Słychać, co do nas instruktor mówi. Jakie zakręty i pod jakim kątem. No, ja to nie zakończyłem zbytnio dobrze. Już jest poobijany ten samochód, widać. Prawa gałka nic mi tutaj nie daje. Jak wygląda pauza? Pauza wygląda tak. Ok. Dobra. Także to jest Colin drugi. Trójkę mam na PS2. To jest mój ulubiony Colin, ponieważ w niego grałem na PC-cie 15 lat temu. Na moim pierwszym komputerze. I bardzo sobie dobrze wspominam tą grę, mimo że na tamtych parametrach komputera z 2 GB RAMu i Intel Core'em z 2 rdzeniami 1 GHz 86, już nie przypomnę sobie do końca, jaki to był model procesora, i karta graficzna jakaś chyba tam niezbyt wymagająca, chyba to było ATI, nie jestem pewny tego, nie przypomnę sobie już tej konfiguracji komputerowej. Z tymi, powiedzmy, no, 20-kilkoma klatkami, to w trójkę i tak mi się fajnie grało. Replay mic. Odtwarzaj ponownie mikrofon, ziom! Tak jest. Dobra, 2,55. Gratulacje, najlepszy wynik. I tak wygląda ta gra. Bardzo fajnie, podoba mi się. Tak, zapisać chcę grę, jak najbardziej, nie widzę sprzeciwu, nie zaprzeczam, żeby zapisać. Okej. No i to by było na tyle, nie? Sobie jeszcze założę tryb mistrzostw, na razie nowicjusz. Utwórz profil kierowcy. Oj, popieprzyło mi się. Także ja was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę, name entry, to chyba załoga, nie? Nie, poczekajcie. Nie wiem, czy coś będzie widać, co napiszę. Mam nadzieję, że będzie widać. Napisałem załoga Michała. Rok urodzenia, no nie wygłupiajmy się, nie? Jestem taki stary. Patrzcie, można ustawić rok urodzenia 2040, nawet później. Ciekawe, nie? Ciekawe. Czyli spodziewali się, że kiedyś ludzie będą w to grali. Widzicie? To jest coś. No. To by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Dużo zdrowia, dużo ciepła dzisiaj i zawsze. Widzimy się w kolejnym materiale.
Dowiecie się wkrótce, co jeszcze się pojawi na tym kanale i jakie tematy będę poruszał w ramach prywaty, jakie gry będę dla was pokazywał, no i między innymi też no sytuacje, które zwyczajnie zobaczycie.